dzisiaj mamy do dyspozycji wszystkich zawodników, na czele oczywiście z Gargułą, z Kleberem i trzeci z Singlarem, tak. Ale to już ostatnio powiedziałem, że Singlar już wcześniej był do dyspozycji. Myślę, że trudno jest oceniać w tej chwili, dla kogo, dla jakiego zespołu ta przerwa dobrze zrobiła. Ja myślę, że dla nas, dla drużyny Wisły, szczególnie od czasu, kiedy objąłem funkcję trenera, no nie miałem tak dużego okresu czasu, żeby sobie popracować z zespołem i przygotować ten zespół. Myślę lepiej pod każdym względem, czy to będzie fizycznym, czy oczywiście techniczno-taktycznym. Także osobiście mam zadowolenie i jestem zadowolony nie tylko z pracy, ale także z tego, że po prostu wszyscy zawodnicy wyzdrowieli i są do mojej dyspozycji. Tak, miał problemy, ale myślę, że dzisiaj normalnie zacznie trenować. On po prostu miał uraz podczas gry, którą mieliśmy, znaczy gry, treningu, który mieliśmy na Hutniku Kraków. Tam doznał uderzenia w okolicach oczywiście kolana, ale wszystko wróciło w zasadzie do normy i dzisiaj wychodzi z nami, żeby normalnie pracować. Zobaczymy, z jakim skutkiem, bo to tylko boisko zweryfikuje, jeżeli jest w pełni sił i gotowy do jutrzejszego meczu. Też jest trochę znak zapytania, jeżeli dotyczy Isyba. To znaczy, się on już rozpoczął trening z nami wcześniej, odczuwając lekki jednak ból w okolicach przywodzicieli. Dzisiaj będziemy mieli potwierdzenie, czy jest też gotowy na 100% do jutrzejszego meczu. Dopiero ocenę i analizę zrobimy po tych wszystkich meczach. No zresztą w ogóle te rozgrywki wiosenne są zwariowane, bo rzeczywiście one są w szybkim tempie robione, w krótkim okresie czasu. Nie jest, może te rozgrywki nie są tak rozłożone, można powiedzieć, w stosunku do tych wszystkich meczów, żeby te obciążenia meczowe były bardziej regularne, no ale taka sytuacja wynikła. Zresztą, jak wiadomo, ja zresztą kilka razy już oceniałem, że nasze rozgrywki są dosyć zwariowane, gdyż gramy 7,5 miesiąca, czy można powiedzieć 8 miesięcy na rok, czyli no jest to takie trochę specyficzne i dlatego tutaj czasami się zastanawiamy i żyjemy nadzieją, że jednak te rozgrywki, mecze ligowe i pucharowe i inne mecze będą bardziej rozłożone w tym roku, znaczy w roku, w ogóle w roku, nie w tym, tylko w ogóle w rocznych rozgrywkach. Myślę też, że przyszłościowo, mając może lepsze infrastruktury, będzie to możliwe, żeby rozpocząć te rozgrywki, może szczególnie wiosenne, wcześniej.